Now let me see you Dzień dobry, cześć i czołem. Boom, headshot stocznią Lorino z niejednej główki. Zrobimy dzisiaj dmuchalino. Patryk Rojorojewski, Roy Playing Games, Sniper Elite 4, Indonezja. Witam serdecznie. Ten rozpierdol to będzie poezja. Kontynuuj. Okej. Okay. Edytujemy sobie drzewko zdolności. Co my tu mamy? Maksymalne tętno. Zwiększone odzyskiwanie tętna. Jednak to. Fajnie, że są tutaj te perkosy. Fajnie. Bardzo okej. Okay. Tego nie było wcześniej. To się jak najbardziej może przydać. Jak wygląda kwestia tutaj. Okej. Okay. Nosinek. No nie wiem. Chyba nosinek. Dobrze, zróbmy tak. Tak, niech będzie nosinek. Tutaj. Niby jestem zadowolony. Obrażenia, tutaj w to powinniśmy pójść. Chociaż tutaj ten ma więcej obrażeń. Dobrze, pod rozwagę na przyszłość. Generalnie tu jest w porządku. Czy to coś możemy sobie zmienić? Póki co nie ma takiej potrzeby. Z tego jestem zadowolony. Moi drodzy, lecimy. O kurczę, będziemy działać pod osłoną nocy. No dobrze. Dobra, quest hub. Popytajmy, rozeznajmy się. Zajmij się radiem. No sprawdźmy temacik. Red Fox calling Mother Hen. Red Fox calling Mother Hen. Receiving you, Red Fox. Footage recovered from crashed observation plane shows multiple quantities of weapons being transferred to Lorino Dockyard. Find that armory. Out. Z przyjemnością, czy mogę je potem użyć? Niedopowiedzenie również czasem jest odpowiedzią. A, dziękuję uprzejmie. Szkoda, że nie przeżyli. Heard Operation Husky went pretty smoothly for you guys. Cickili? Sicily. Also heard Eisenhower has bigger plans. A mainland invasion. Ike always has bigger plans, Carl. The point is that we've Jestem Red Fox, żaden Karl. What things? This from your informant? Dorfman. No, not this time. This is straight. On wygląda jak Wiedźmin, tylko że nie ma dwóch mieczy, tylko dwa karabiny. Down the coast from here. Czujecie mam analogię? Jak się ustawi, to ma takie drewniane uszy. Nie. Red Fox! Body moving, sleepy body moving. Beastie Boys. Why don't you just give them flyboys a nod? No okej. Okay. Kusisz. Oj, kusisz. Ale dobrze. Jeszcze mamy tutaj kilku rozmówców. Ten zaś kaszle. Dajcie mu kurwa, nie wiem. No. A papnie. Srakosto, ale Roya to nie od tego. A jak zacznie buzią? It's not just that, Carl. OSS knew her father had been taken. But he wasn't classified, a strategic asset. So they did nothing to help him. Nothing. Kaszle.
kusi mnie, żeby tak z dupy nazwać ten odcinek. Kaszle. What? Pogadajmy. No. Jak obóz Dragon Age. Chłopiec. It was my father's. Was? Dropło mi na ruletce. Bomb's people took him in the dead of night. There's been no word. Nothing. Ever since. I'm sorry. There is a quotation from Don't be sorry, Morning Glory. A mighty flame follows a tiny. To brzmi jak orgazm, baby! My father was a spark. Aha, to nie wnikam. The partisans? I didn't realize. Chociaż kazierostwo to tylko bazyliszka. It's a tough act to follow. Yes, it is. But unless I find a body, I won't stop hoping. Hope is what. No, podrzucę ci byle jakie, uznamy, że quest complete. Feeling good about your little victory at the viaduct. Did as you asked. Ja się tam cieszę z wielkiego zwycięstwa w gaciach. But the party's ends are hanging by a thread. We need ammo, fuel, medicine. Madre Madonna, we need a medicine. Masz jeszcze gumową kaczkę do tego. It's sweeping a lagra. Tychus? Some of our people are already showing signs of infection. We know the Nazis are transporting vaccines via the dockyard. If you could find out where it is. Mówcie wolniej. No dobrze, chyba jestem gotowy. Okej. Nie chcę żadnego karano. Nie chcę na pewno. Pewność magazynka. Powtarzalna. Obrażenia podobne. Jak nos i nagat, ja to... Kompensacja duża, ale prędkość wylotowa. Ale minus jeden w magazynku. Dobra, temat magazynku trochę mnie przekonał. Montujemy się w łódeczkę. Łódka Bols. Kurczę, niestety noc sugeruje troszeczkę... Ciche podejście do tematu. No ale dobrze, zobaczymy. Zobaczymy. Better keep to the shadows if I'm gonna get the information. Wyciszona amunicja. Czemu nie? Dobrze, moi drodzy, jak wygląda mapka? Pewnie znów sobie podzielimy na dwa odcinki. Chyba, że pójdzie nam to lepiej. Zobaczmy, dowiedz się, gdzie trafiają dostawy. Okej. Okay. Przeszukaj okolice. I tak to robię. Wyłącz reflektory. Cholera. I ja bym to wziął jako priorytet. Poważnie. Mamy trochę do roboty, ale okej. Okay. No. Wesoła piaskownica. Okej, okay, spróbuję się zakraść tutaj do typunia. Nie wiem, jak mi się to uda. Ale zobaczmy. Dobrze, ma to swój klimacik. Ej. No, przecież... Ohohohohohohoho! In your face! Cholera, mógł wpaść jeszcze do ogniska i się podpalić. To by było naprawdę w porządku. Ale okej. Bardzo mnie to cieszy. Okej, okay, listy do domu, Herkules. Dobra. Jeszcze jest jeden typonio jakoś bezczelnie przede mną. Dobra, jego też zdejmiemy sobie po cichu i w tym momencie przestaje się czepiać, że robię wszystko głośno. I ten gościu się porusza. No tak średnio fajnie. Bardzo średnio fajnie. No ale okej. Postawmy na klimacik. To się w takim dziwnym momencie... O. Obojczyk!
Dobra, przeszukajmy sobie ciało. Nie ma tragedii. Ale dobrze, włączymy reflektory, będzie w porządku. Tam jest dwóch jakichś cwaniaczków. Okej, główna brama. Są ładunki. Tu jest to, tu jest to. Tam coś jeszcze jest. Dobra. On jest 40 metrów. Chyba wystarczy. Riki fiki, madafaka! Komuś odpadnie czacha! Ouuuhuhu! Jejku, aż mu się mózg skurczył. Oj, kurde. On to długo ładuje! Ale kula wystarczająco szybko pruje. Jest okej. Dobrze. Wykorzystajmy należycie. Dobra, w porządku. Tu jest jeden typunio i on jest, kurde... O kurde, mol. Jak to nie wlazło, jak było czerwone. Ale dobrze. Ten gościu tutaj lustrował strasznie, strasznie, kurde... Nieprzyjemnie w tym wszystkim. To jest ekipa. Pytanie, czy ona mnie tutaj jakoś obejdzie. A gwizd sobie, mysiu pysiu, moja kula gwizdze ciut fajniej. Odnoszę wrażenie, czy on połknął ten... Okej. Dalej cisza, przepraszam. Nikt nie wie, gdzie ja jestem. Dobra, jeszcze dwa pociski. Nadciągają z przodu. No i spokojnie. Oj, leci kula! A jak wiemy, kula daje fula, jeśli jest slow-mo, jest po zawodach. Okej, ale nadbiegają niestety kolejni. No i tu w tym momencie mamy, kurde, problem. Ale powiem wam, że ten perk mi bardzo dużo dał. Niedobrze. Ale długo ładuje, kurde. Będę musiał wziąć na to jakąś poprawkę. Ale póki co złożę na jego ryju soczystą, krwistą parawkę. Dokładnie tak. Do widzenia. Kolejne punkty. Szybują. Strzał w serce. Kolejny. Dlaczego było żółte? O kurde! No niedobrze. Zabiłem oficera. Patrz na mnie teraz! Dobrze, powiem wam, że odnoszę wrażenie, że nie najgorzej, naprawdę nie najgorzej tutaj poczyściłem. Okej. Tu jest jakiś jeszcze cwanianiero. Jeśli on jest w tych krzakach, to mam naprawdę przerąbane, nie? Dobra, strzelę sobie w baczek. O kurde! Riki fiki madafaka, na rozpierdol mam smaka! Dobrze, pięknie, strzał w płuca, kapral trzeciego stopnia. Jak? Dobra, kolejny. Pięknie, pięknie to wybucha, to mi się podoba. Gdzie jest bug w tym temacie? Zawsze baczek był tu. Baczek nie działa.
Jak to paczek nie działa, no. Już tak fajnie chciałem tutaj rzucić, no. Mam nadzieję, że dostanę jakieś switaśne punkty za to. Tak. No i dobrze, ja jestem bardzo zadowolony teraz. Miałem iść w innym kierunku, ale widzę, że tu się dzieje dużo dobrego! Dużo dobrego, koleżanko, kolego! Będzie BOOM! Give me the points! Give me the points! No! Tylko z jakimś dziwnym opóźnieniem to wszystko się montuje. Dobra, przeszukajmy tutaj zwłoki. O, bez jaj, że tam ktoś... O kurde, to było obrzydliwie błyskawiczne. O rany, jakie to było podłe. Pięknie, dobra. A to był jakiś w ogóle brzydki pan oficer, pamiętam. A oni zazwyczaj mają przy sobie jakieś fajne rzeczy. Nie wiem, czy tym razem. Ale spokojnie. No to szkoda. Ale okej. Poczyściliśmy temacik tu. O nie, wow! To jest bunkers! To jest jakiś chory bunkers! O Jezuniu! Ja tak patrzę, cóż to jest? No to jest! Zaczyna napierdzielać! Dobra, bunkier zniszczony. No podnieś się, przecież dostałeś tylko kulą w korpus, no. Dobra. Wejdźmy sobie wyżej. Może wykorzystamy tą przewagę wysokości. To bym się nie obraził. Hopsik. Dobra. Więc tak. Wygląda to jak wygląda. To w sumie... Wow! Po prostu? O, cudownie. Ciężarówka zniszczona. I bardzo dobrze. Tam w traka możemy gdzieś tutaj pitnąć? Też możemy! Ja go kocham, jak te kule lądują właśnie w jakichś bakach czy silnikach. To jest tak dobre. Jest tak fajne. Ale niepokojąco, tutaj jeszcze egzystuje ten transporter. Czy ja mam coś, czym mógłbym... No właśnie, kurczę, strasznie średnio. Ten transporter w ogóle strasznie niewzruszony tutaj sytuacją. Ale na szczęście mamy ładunek, także... A i słuchajcie, ja tu mogę, tak? Serios? O, no to kurde, super. No i się nie muszę przejmować. I mogę pocisnąć dalej. Delicje. Tak? Kurde. I dodatkowe punkty wskakują. No mega przyjemna sprawa. Patrzcie, co ja tu wyczyniam. Co tu się wyprawia. Tutaj dziwnie ma... Tutaj też coś... Aha, tak, to było to. To było to. Czy mogę wejść pod... Mogę, słuchajcie, patrzcie jak fajnie. Okej, to musimy deaktywować reflektory. W jaki sposób? Po prostu... Aha! Okej! O kurczę, to rozumiem, że jest ich więcej, tak? Kula daje fula! Będzie w mordę niezła bula! Uuuu yeah! Nikomu to nic nie zrobiło, poważnie... Taki wystrzał! No spodziewałem się, przyznam się szczerze, czegoś więcej. No ale dobrze, no. Oni są tu poukrywani.
Ale lecisz, ty mały chory kurwielu! Głupi trupie, takich jak ty jest wielu! Łapę jałowryja! Ave Maria, bęgi! Co tu się wyprawia? To nie były piękne kile. Mordo, co ty? Halo! Ja chciałem R. O kurde, niedobrze. Snajpery gdzieś w oknie. O matuniu. Strzał w głowę. Bez slow-mo, ale ważne, że skuteczny. Dobra. Wow, 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 wow. Maestro. Dobra. No i ładnie. No. Słuchajcie, nie wierzę, nie, że te beczki, myślałem, że to tam są w stanie bardziej pohacharzyć, no. Aj. Miałeś szczęście, mordko, żeś przykikuniał. O kurde! O, miednica! Miednica. Ale nie obraziłbym się za wątrobę. Dobrze. Moi drodzy, wejdźmy tutaj. Na spokojnie. Może pistolet? Czemu nie? Dobra, leżysz. Co brzydkiego możemy zrobić w tym miejscu? Okej, nic konkretnego. Ale przejdźmy dalej. O kurczę, zamknięty teren. Niestety tutaj go nie ma. Ale może zdobędziemy jeszcze jakieś informacje dodatkowe. Proszę bardzo. Dobra. Mamy lokalizację typunia. Milincher. Nie. Kwestia nie do końca jakoś super potrzebna. Dobra, taktycznie zejdźmy niżej. O kurczę. Co ma takie chore obrażenia? Strzelba okopowa. No tak, dobra. Okej. Przejdźmy tędy. Tu w budynku jest jakiś cwaniak. Nie wiem na ile. Dobra, gość jest w tym budynku. Najgorsze jest to, że tu jest jeszcze jeden. Ten mnie nie widzi. Pytanie, czy ten się odwróci. Jak się nie odwróci, to go wezmę na cichacza. No ale okej. Ojej! On mu zrobił z mózgu szaszłyczka. To wyszło fatalnie. Ale okej. Gościa mamy deaktywowanego. Przejdźmy sobie tędy. Zobaczymy, jak gościu będzie odwrócony. Nie wiem, czy jak do końca chcę ryzykować. Ale on jest głupi i ślepy, no. A! Kręgosłup. Dobrze. Ale okej, tu mamy jakieś pyszne rzeczy jeszcze w tym wszystkim. Tam mnie niby jakiś przyuważył w ogóle z 3 kilometrów. Okej. No ale dobrze. Dobra. Trochę mi się znudziło ciche podejście do sprawy, dlatego też. Jedziemy. Wejdźmy sobie wyżej. Tu będzie kolejny reflektor. No wskakuj, mordko.
Dobra, oni się tam rozchodzą. Ale oni lubią gwizdać, ja pierdzielę, no. Dobra, oni idą dołem, zobaczymy jak przejdą. Przygotujmy się. Doskonale. Tu sobie zmieńmy na karabin. Bo tu już nie mam zamiaru ryzykować. Prędzej kolejną kulę w czyjś łeb wpakować. Rymki z dupy dla otuchy. Dobra, ja mam tej szmaty dosyć po prostu, nie? Do widzenia. Było niemiło. Kto to ucieka w ogóle? Nie wiem, ale to był chyba ważny cel. Jest w koka! Poszło, strzał w krocze, elegancko, leżący, jeczący, jajecznica. Dodatkowe wykonane, no cóż za odcinek, moi drodzy. Plejada headów po prostu, no co tu się wyprawia, nie wiem czy to coś da. Nie, szkoda. To w ogóle tak przez przypadek czasem wchodzi, czasem nie. Przejdźmy tędy, bo mnie ten samochodzik kusił. Jak nie? Cicho, strzelam w... Ej, jak nie? Zawsze wszło w baczek elegancko. Ej, panie, zwróciliście uwagę, że... Czarnobiel, jak jest noc. No dobra, ma to swój klimat. Jaka snajperzyna w oknie! Chyba go dzisiaj kula cmoknie! Oh yeah! To nie koniec imprezy. Przykro mi, bro. Hendeho! Ja jestem przerażony tą, przecież... No! Irytowała mnie ta ciężarówka od początku. Ładnie. Przeładujmy. Tu jest kolejny. O kurde. To niedobrze. Dobra, będziemy musieli walić z przyłożenia. Pierwsza ciężarówka. Bardzo dobrze. Kolejna. Elegancko. Fajnie się punkty montują. To jest bardzo przyjemne. Ale okej. Ogarnijmy jeszcze to jedno pomieszczenie tutaj. I myślę, że na dzisiaj cudownie starczy. Przeszukajmy zwłoki. Oj, nie mamy czasu. Jaka wymiana, no. Tak bardzo brzydki snajper! Tak bardzo brzydki! Ale czy w tym momencie ktoś przejmowałby się jego urodą? Nie wydaje mi się! Ale to będzie daleki strzał! Kolejny łeb dołączy do rozjebanych pał, elegancko dingi! Moi drodzy, czyściutko, zbadajmy magazyn. Zbadajmy, przeszukajmy tutaj sobie skrzynię. Tu zawsze są jakieś fajne rzeczy, amunicja karabinowa. Doskonale. Okej. Okay. Ty cwaniaczku, ty kawalarzu jeden. Dobra. Oj tak, tak dobrze lutu. Dobrze.
Co my mamy jeszcze do zrobienia? Tutaj te rzeczy. Dobra, to jeszcze sobie dzisiaj zniszczymy działa i myślę, że na tym zakończymy dzisiejszą część materiału. Tam jest jakiś malutki ptyniomynio, który jeszcze nie wie, co go spotka. Nie wiem, co będzie to dokładnie, ale chyba wiem, jaki będzie to kaliber. W sumie, czy ważne jest jaki? Ważne, że celny. Strzał w oko zawsze spoko, ale on tam miał jakichś swoich kolegów kawalarzy. Myślałem, że podpalę temacik, niestety. A gwiźdźcie sobie, ptynie. Panie Gwizdku, szybciej. No kurde. Ale dobrze, za niedługo powinny mi się odblokować kolejny slot pod perka. Ale że się ukrył, ziomek. Ale że się ukrył śmiesznie. Tak śmiechowo. Jaki tulub. Dziękuję. Do widzenia. Z głowy. Z głowy. Elegancko. Elegancko, elegancko. I teraz tak. Deaktywujemy sobie kolejne działo. Tak. Uruchomimy sobie zapalający. Moi drodzy, cool guys don't look at explosives. Dziękuję wam serdecznie za dzisiejszą pierwszą z dwóch części materiału dotyczącej misji numer 4. Czyli jutro robimy półmetek. Serdeczna tarcza, dzięki za uwagę. Hejas!